Witam wszystkich, ja nazywam się Hinsul i chciałem wam dzisiaj przedstawić mój kolejny nowy film z serii World of Tanks. A w dzisiejszym odcinku, cóż, wasze bitwy i bitwa naprawdę epicka, można powiedzieć, specjalna. Ale zanim do niej przejdziemy, chciałbym wam powiedzieć, że już zaczynam zbierać pytania do kolejnego Q&A. Także pod tym filmem możecie zostawiać, pod kolejnymi, które będę wypuszczał. Będę po prostu te pytania sobie gromadził, zbierał. No i myślę, że już w przyszłym miesiącu zrobimy nowy odcinek. Dobra, wróćmy do samej bitwy. Powtórkę przesłał mi pewnie znany dość dobrze graczom z PlayStation 4 Rover 1998, czyli Danio 98, który posiada również kanał YouTube'a, gdzie serdecznie zapraszam. Oczywiście link do jego kanału zostawię pod filmem, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, ktoś chciałby zasubskrybować Dania, gdzie będzie mu na pewno miło, serdecznie zapraszam. I cóż, wróćmy do samej potyczki i bitwa, tak jak wspomniałem, epicka i w sumie powiem nietuzinkowa na pojeździe potocznie nazywanym E5, czyli T110 E5, oczywiście czołg ciężki nacji amerykańskiej. I powiem wam, że obecnie E5 jest naprawdę niesamowicie twardym pojazdem, bardzo dobrym i w porównaniu do tego, co było kiedyś, naprawdę E5 teraz można świetne bitwy stoczyć. Tutaj bitwę mamy na mapie Klasztor. Jest troszkę dziesiątek. Jest jedna artyleria, także też trzeba uważać. No i z tego, co widzę, tutaj Danio pojechał na lewą flankę. Z jednej strony bardzo dobrze, z tego względu, że tak, jeżeli tą flankę wyczyścimy, później mamy tak, przestrzał na bazę przeciwnika, bo jesteśmy już wyżej. A druga sprawa, jeżeli wróg będzie próbował przejąć naszą bazę, tak samo możemy ją później po prostu bronić. I ta pozycja moim zdaniem jest o wiele lepsza niż, dajmy na to, jadąc na wodę. No i cóż, widzę tutaj delikatne wsparcie jest. Zobaczymy, co tutaj rower albo Danio będzie wyczyniał. Dobra, jest pierwszy przeciwnik, FV, no dość groźny pojazd, trzeba po prostu uważać. FV zdecydowanie szybciej przeładowuje, ma na pewno o wiele lepsze działo. O tyle, że fakt, jeżeli ktoś nie potrafi wykorzystać potencjału tego pojazdu, to też niewiele zrobi. E5 naprawdę bardzo twardy pojazd, jeden z najtwardszych, jeżeli chodzi o kadłub, bo mamy aż 250, prawie 5, to jest naprawdę niesamowity wynik. Nawet E7 nie ma tak twardego dołu jak E5. W tego cycka już teraz też nie tak często wchodzi, aczkolwiek jeszcze można obijać E5 w cycora, jeżeli przeładujemy na pociski premium. No tutaj gościu w tym F-fale naprawdę kiepsko tutaj się ustawił. No i już jest praktycznie na skończenie. Rower widzę, no nie wiem jak mam mówić, czy rower czy Danio, niech będzie rower, tak jak mamy nick gracza. Widzimy tutaj rower, na razie przyjął kilka strzałów, a w sumie chyba jeden. No i stara się po prostu, widzę, grać na to, żeby po prostu zachować jak najwięcej hapsa, bardzo mądrze, gdzie później po prostu przyda się to w dalszej części bitwy. Jedyna rada ode mnie, jeżeli spotkamy FV-a, można zawsze przełączyć na pociski hity i próbować go właśnie tutaj w tą taką jakby maskę z przodu uderzyć, gdzie pojazd dość często łapie podpałki, jeżeli właśnie będziemy obijali mu tą górną część. Ja wiem, że czasami można się dingnąć, ale jeżeli przełączymy na pociski właśnie z lepszą penetracją, bez problemu możemy tam go przebić. No i cóż, zobaczcie, co robi drużyna przeciwna. Jest dopiero, można powiedzieć, początek bitwy, a oni centralnie wjechali na kapa. No i to jest takie bez sensu, bo i tak, jeżeli gramy na dziesiątkach, no to nie robi się takich rzeczy. Dajmy na to, dziesiątką wjeżdżamy od razu na kapa. To jest moim zdaniem bardzo, bardzo złe, z tego względu, że no co ten gościu teraz może tutaj zrobić? Niewiele zrobi. Jest po prostu wyświecony, będzie go każdy obijał. Na razie widzę, drużyna rowera przegrywa i to dość sromotnie. Sporo tych pojazdów tutaj właśnie na kapie się pojawiło, ale tak jak mówiłem, z tej pozycji jesteśmy w stanie po prostu bronić bazy. Aczkolwiek jeszcze jest arta w drużynie przeciwnej, no i po prostu trzeba uważać. Jest patonik.
Ale widzę tutaj rower dobrze sobie radzi, nie używa na razie pocisków premium, bardzo ładnie, jeżeli chodzi właśnie o E5. To działo jest czasami kapryśne, aczkolwiek powiem wam, czas celowania 2 sekundy to jest naprawdę nieźle. Celność 0,35, aczkolwiek no, czasami potrafi też walnąć kartoflakiem. Oho, jedzie tutaj gwiazda. Trzeba uważać. I zobaczcie, jest tam jeszcze IS-7, no praktycznie cała drużyna czerwonych wjechała na kapa. No i nie wiem jak to się skończy, ale nie wróżę dobrego zakończenia takiej sytuacji. Aczkolwiek cały czas jest jeszcze kwadrat i trzeba na kwadrata uważać. Dobra, jest gwiazda na skończenie. O, ten Patton raczej tutaj nic nie zrobi piątce. Ale gdzie jest ta piątka z drużyny przeciwnej, to mnie zastanawia. Prototype raczej tutaj nie ma szansy, żeby cokolwiek zrobić. No, pomału drużyna rowera wyrównuje, jest 10 do 12, 13 przebić, jeden czołg na razie zniszczony. Zobaczymy, co będzie się dalej działo. No i dobra, jest piątka i chyba też kolega z Polski. Ale kompletnie nie jest zainteresowany rowerem z tej strony. No teraz dopiero. No i właśnie, tak jak wspomniałem, potrafię piątka rzucić kartoflem. Nie wiem na jakim zestawie ktoś jeździ na przykład na piątce, tak jak tutaj rower. Ale ja używam na piątce stabilizatora, gdzie to działo troszeczkę lepiej się spisuje. I używam jeszcze wenty i dosyłacza. No, bez sensu trochę wyjechane. No i dobra, powoli drużyna. Już praktycznie, można powiedzieć, resztka drużyny, bo został tylko rower i jeszcze Magic Leopard 1, który cały czas stoi na środku. Ale nie wiem, dlaczego on tutaj tego Pattona tym Leopardem nie tłucze. Załadowany i gotowy. A w drużynie przeciwnej mamy Pattona, jest chyba ten prototype, tak jest, który wrócił na klasztor. Dobre. I cóż, 18 przebicie. Został Patton. Bardzo ładnie. Nie celował tutaj. Oho, jest IS-7 i to prawie pełny. Nie celował tutaj rower z auto-aima, tylko przymierzył. No i ten strzał bardzo ładnie wszedł. No i cóż, mamy remis. Jest 13 do 13 po dwa pojazdy. No i został ten IS-7. I został jeszcze typ 4 Heavy, czyli Japończyk 9 poziomu. Tylko nie widziałem go od początku bitwy, nie wiem gdzie on jest. No dobra, jest kolejna gąska. Isior stoi i chyba teraz rower będzie go doił. Teraz zobaczymy. Jeżeli tak, no to tutaj IS naprawdę już nie ma nic do powiedzenia. A druga sprawa, no tak ISem się też nie wyjeżdża, bo on nie ma takiej dobrej depresji. Bardzo ładnie, pięknie go tutaj bije. Już jest 22 przebicia, 4 pojazdy zniszczone, także... Będzie naprawdę, będzie dobrze, jeżeli chodzi o uszkodzenia. No i dobra, został kloc z Japonii. Chyba raczej nie będzie jakiegoś większego problemu. I cóż, sporo hapsa zostało, 1200 punktów życia. To jest naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o E5. I dzisiaj chyba widziałem, czy wczoraj, takiego newsa z peceta. Już prawdopodobnie Wargaming planuje na pecetach z... dać E5 nerfa. Oby tutaj coś takiego nie miało miejsca. Ten czołg, który jest właśnie obecnie, jest naprawdę grywalny, bardzo fajnie nim się gra. Może troszeczkę jest OP w porównaniu do innych pojazdów, ale w porównaniu do tego, co był, po prostu jak kiedyś nim się grało, gdzie wszystko w niego wchodziło, to była naprawdę makabra i E5 po prostu były niegrywalne. Teraz jest zupełnie co innego. Tym pojazdem naprawdę fajne bitwy można rozegrać. Oczywiście znajdziecie pojazd też na moim kanale, chyba jest nawet wokół Hinsula, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym pojazdem, czy go robić, czy go nie robić, to myślę, że odpowiedź znajdziecie w moim materiale. I cóż, gdzieś klot z Japonii nam się schował. Leopard ciągle kampi na środku. Ja nie wiem, czy ten Japończyk czasem gdzieś tam od wody nie będzie podjeżdżał. 22 przebicia.
5 pojazdów zniszczonych, naprawdę jest dobrze. Widzę tutaj rower ma wbite 3 odznaki biegłości na lufie, gratuluję. No i szukamy Japońca. Wracając właśnie do tych pytań, zostawiajcie po prostu pod filmami pytania do mnie. Ja zrobię po prostu materiał już na początku lutego, czyli od nowego miesiąca. W każdym miesiącu będę starał się po prostu odpowiadać na wasze pytania, które wcześniej mi zadacie. No i myślę, że będzie to w miarę rozsądne. Dobra, jest Heavik na full hapsa, także jeszcze tutaj można sporo HP uzyskać, tak żeby było dość zacnie. No, ryzykowne to było, ale tutaj nagana się trochę należy rowerowi. Dlaczego czołg nie jest pomalowany na stałe? Jest to dziesiątka, to jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, 3 odznaki biegłości i tak dobry pojazd powinien być moim zdaniem pomalowany na stałe. Kamuflaż powinien posiadać. Także tutaj nagana dla rowera. Ja wiem po prostu, że jeżeli pojazdem będę grał, pojazd jest bardzo dobry i zostanie u mnie w garażu. Nie będę go sprzedawał, momentalnie maluję go na stałe. No i piękny, jest pełniuteńki. Ale grałem typem 4, wiem jakie ma działo, naprawdę tutaj piące za wiele nie zrobi. Rower bardzo dobrze go bije, właśnie tutaj w ten taki skos, właśnie w te Japończyki można bez problemu bić. No albo jest tutaj właśnie taki jakby własny, czy taka klapka jakby też w to wchodzi. Ten taki właśnie pasek, tak jak widzicie teraz, o tutaj właśnie. No jeszcze bokiem, ale nie wiem dlaczego rower właśnie tutaj, nie wiem dlaczego rower nie bił go, tylko po prostu dał zginąć temu leopardowi trochę. Nie wiem dlaczego tak postąpił, może dlatego żeby mieć więcej hapsa dla siebie. No i cóż, 27 przebić, 6 pojazdów zniszczonych, jest specjalista. Naprawdę bardzo ładna bitwa. Oczywiście gratuluję i dzięki śliczne za powtórkę. Także cóż, to by było na tyle. Serdecznie dziękuję za uwagę. Tutaj jeszcze statystyki, co zrobiła drużyna przeciwna i sojusznicza. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się i pozdrawiam. Do usłyszenia. Hej!